Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje dla zespołu Legii. Na pewno zasłużone zwycięstwo. Wysokie 3-0. Czy inaczej, ja ze swojej strony bardzo żałuję tego, że nie udało się wykorzystać chociaż jednej sytuacji, szczególnie w tej drugiej połowie. W pierwszej połowie może nie mieliśmy klarownych sytuacji, ale mieliśmy jakiś tam pomysł na to, jak Legię zaskoczyć, ale brakowało tego dokładnego gdzieś tam dogrania za linię obrony, bo takie momenty mieliśmy. Spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu, spodziewaliśmy się tego, że to Legia będzie dominowała. Widzieliśmy Legię, która rozgrywała mecze sparingowe z bardzo silnymi zespołami i te mecze wygrywała, więc wiedzieliśmy, że jest w dobrej dyspozycji. Tak jak mówię, pierwszy mecz, oczywiście porażka jak każda boli, ale jak to zwykle się mówi, lepiej przegrać raz 3-0 niż 3 razy po 1-0. Więc my myślimy już tutaj o następnym meczu za tydzień w Gliwicach. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Proszę bardzo, do Państwa dyspozycji będzie mikrofon. Dobry wieczór, panie trenerze. Mimo tego wyniku 3-0, wydaje mi się, że kilka pozytywów w drużynie ŁKS-u było. Czy trener też to widział? Czy może ja patrzę zbyt optymistycznie? Bo wydaje mi się, że ten tercet, czy nawet kwartet ofensywny tworzył sobie sytuację i to działało całkiem nieźle i to nawet dobrze rokuje na przyszłość. No, ja myślę, że tak jak powiedziałem, żałuję tego, że nie udało się strzelić chociaż jednej bramki, ale patrząc na cały mecz, no to na pewno były momenty takie, kiedy my też tą piłkę potrafiliśmy grać i ja absolutnie nie mam tutaj żadnych jakichś wielkich pretensji o to, że przegraliśmy na Łazienkowskiej. No, to jest zespół, który ma się liczyć, mówię o Legii, w walce o mistrzowski tytuł, a my chcemy grać tak, aby w następnym sezonie również występować w Ekstraklasie. Krzysztof Sanicki, Telewizja TV. Panie trenerze, no, częściowo pan odpowiedział na to, co chciałem zapytać, czyli o te pretensje, o żale, czy rzeczywiście ma pan jakiś żal do zespołu o coś, bo nie mówię tu o wynik, ale tak naprawdę o to, czy rzeczywiście zespół zrobił wszystko, żeby dzisiaj zaprezentować się jak najlepiej. No pewnie nie wszystko, pewnie można było zrobić coś więcej, ale mieliśmy swoje jakieś tam określone problemy i w okresie przygotowawczym zawodnicy dochodzili do nas w różnych okresach. Najpóźniej doszedł Michał Mokrzycki, ale też inni nie byli z nami od początku. Myślę, że ten czas powinien działać na naszą korzyść, kiedy już będziemy razem. Pewno, że były sytuacje, kiedy mogliśmy się zachować lepiej, ale no cóż, myślę, że to nie zmieniłoby tego chyba wyniku końcowego, czyli tak jak powiedziałem, Legia była zespołem lepszym, dojrzalszym i na pewno umiejętności poszczególnych zawodników są też na dużo wyższym poziomie. Właśnie, panie trenerze, bo przed meczem przez wszystkie przypadki odmieniane to słowo odwaga. Tej odwagi chyba rzeczywiście nie zabrakło, przynajmniej tak się wydawało oglądając to, jak gracie. Ale jednak no, czegoś nie było, to takie wyrachowanie, doświadczenie związane z grą w tej najwyższej klasie rozgrywkowej? Tego zabrakło? Tak jak powiedziałem, no, wydaje mi się, że rzeczywiście tej odwagi nie można nam odmówić, bo nie schowaliśmy się gdzieś tam na własnej połowie. Myślę, że tak, że tego doświadczenia takiego i gier z zespołami, które prezentują wysoki poziom, to na pewno przynosi spodziewany efekt i Legia czuje się bardzo pewnie w takiej grze, szczególnie tutaj u siebie. Indywidualnie staram się nie oceniać nigdy zawodników. Musimy wziąć pod uwagę to, że dla wielu z tych zawodników, którzy występowali dzisiaj na boisku, był to pierwszy mecz na poziomie Ekstraklasy. I to też trzeba wziąć pod uwagę, nieważne w jakim wieku ci zawodnicy są. Natomiast co mi się podobało, to że tak jak powiedziałem, były momenty, kiedy potrafiliśmy fajnie tą piłką pograć. Akcja z początku drugiej połowy, kiedy wyprowadziliśmy Kaja
na czystą pozycję. Wydaje mi się, że bardzo fajnie to wyglądało z pierwszej piłki pograne. Tak jak mówię, no, najbardziej żałuję, że w tych momentach takich, które niosły w sobie zarodek groźnej sytuacji czy bramki, nie udało się tego przekuć na efekt bramkowy. Yeah, what to say after such first game, full stadium sold out. It is fantastic to feel our supporters connected to the team again straight from the start. We had an incredible atmosphere. We have the feeling that everybody is determined to get Legia back to the top. It works. Thank you for that. Co mogę powiedzieć? Po takim meczu zagraliśmy przy komplecie publiczności, w fantastycznej atmosferze. Było czuć energię z trybun, było czuć ogromne wsparcie dla całego zespołu. Każdy miał ogromną determinację do tego, żeby dzisiaj wygrać. Także jeszcze raz podkreślam, że to była świetna atmosfera. Czuło się połączenie między kibicami i drużyną i z tego i teraz chciałem za to bardzo podziękować. I think we were the better team today. LKS as a champion from the last season had just one really big opportunity in the second half. We controlled the game, we dominated, and it was just a matter of time when we would score the first goal. All three goals, I think, pretty nice. Happy for Packard. He worked hard in the preseason. And as I understood, his first goal was the 4,000 goal for Legia in the Ekstraklasa. So I think he will be additionally happy about this statistic. Byliśmy dzisiaj lepszą drużyną, mieliśmy pewną świadomość, że UKS jest drużyną, która w poprzednim sezonie wygrała rozgrywki w pierwszej lidze. Drużyna rywala miała dobrą sytuację, w zasadzie jedną w trakcie drugiej części spotkania. My kontrolowaliśmy przebieg meczu, dominowaliśmy. Wydawało się, że zdobycie bramki to kwestia czasu. Padły trzy bramki, jestem z nich bardzo szczęśliwy. Jestem szczęśliwy z postawy Tomasa Pekharta, który bardzo dobrze pracował w okresie przygotowawczym. Z tego co słyszałem, była to bramka numer 4000 dla Legii w rozgrywkach Ekstraklasy, także na pewno dla niego jest to dodatkowa wartość. It's just the beginning of the season, but every match and especially the first matches are very important. So I hope that we will continue this way how we want to play and for sure also to improve and develop. And now it's Friday evening and we will have tomorrow training in two groups, Sunday off, and from Monday we will start to focus for the next very important game in Kazakhstan. To oczywiście dopiero początek sezonu, natomiast wiemy, że dobra postawa na początku rozgrywek no jest bardzo ważna i stwarza bardzo dobrą atmosferę. Chcemy kontynuować ten sposób gry, chcemy go rozwijać. Mamy piątkowy wieczór, jutro drużyna czeka już trening w podziale na dwie grupy. Niedziela będzie wolna, a od poniedziałku rozpoczynamy już bezpośrednie przygotowania do meczu Konferencji Europy.